To znaczy tak, ja bardzo dziękuję za miłe przywitanie. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy uda mi się spełnić tak postawione oczekiwania przez pana prowadzącego, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przynajmniej zarysować tak syntetycznie to, co uważam, że jest najistotniejsze w temacie, który został mi zadany. To znaczy temat dotyczący dzisiejsza Europa, Polska, chrześcijaństwo. Bardzo szeroko. Natomiast będę próbował z tych części wyciągnąć to, co jest dzisiaj niezwykle aktualne, uważam bardzo aktualne, właśnie na tle tego sporu i sytuacji, w której Polska się dzisiaj znalazła. Jeżeli chcemy, szanowni państwo, właśnie powiedzieć o dzisiejszej Europie, dzisiejszej Polsce i o chrześcijaństwie, to dzisiaj jest tak, że mocno w Europie, ale coraz mocniej również w Polsce, poprzez te różnego rodzaju wpływy, szczególnie wśród młodych ludzi. Ja to często słyszę, że chrześcijaństwo jest złe, anachroniczne, że to są jakieś wierzenia naszych dziadków w zabobony, że nie jest do niczego potrzebne. No i oczywiście młodzież bardzo łatwo, nie cała, ale bardzo łatwo rzuca oskarżenia przeciwko Bogu i mówi, że no, gdyby Bóg istniał przecież, prawda, no to nie byłoby cierpienia, nie byłoby zła. To są takie najpopularniejsze, prawda, argumenty, które się pojawiają w dyskusji. No i na ten temat oczywiście napisano pełno książek i nie mamy dzisiaj tutaj czasu, żeby wskazywać krok po kroku, jakie są argumenty, żeby obalać te oskarżenia. Uważam, że jest ich bardzo dużo. Jednak na potrzeby dzisiejszej dyskusji spróbuję odwrócić to pytanie. To znaczy odwrócić to pytanie, gdzie krzyczy się retorycznie przeciwko Bogu, mówiąc, że nie istniejesz, bo istnieje cierpienie i istnieje bezmiar zła, prawda? Ja odwrócę to pytanie i zapytam przewrotnie, czy istnieje jakieś lepsze wytłumaczenie na sens cierpienia i istnienia zła niż to, które przedstawia nam chrześcijańska nauka i nauka Jezusa Chrystusa. I zacznijmy od sensu istnienia zła. Otóż w Polsce za schematami tymi unijnymi coraz więcej jest fali nienawiści do Kościoła, przeciwstawiając mu wolność i nowoczesność. To jest taka popularna formuła, prawda? Że Kościół zły, bo my chcemy wolności i nowoczesności. Chcemy wolności, a nie Boga, prawda? I w związku z tym wydaje mi się, że warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle możliwa jest wolność bez zła. Jeżeli jesteś wolny, to możesz podejmować decyzje i dobre, i złe. Bo gdybyśmy założyli interwencję Boga, który mógłby wyeliminować zło i stworzyć dla nas katalog zamknięty, tylko dobrych decyzji, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to byłaby ta prawdziwa wolność, o którą tak krzyczycie na ulicach. I czy istniałby również wymieniany przez wszystkie przypadki, przez antagonistów chrześcijaństwa postęp? No bo skoro możesz wybierać tylko z dobrych decyzji, nie ma potrzeby niczego rozwijać, nie ma potrzeby konkurować, rywalizować na pomysły, rywalizować na pracowitość i nikt nie może wybrać źle. Czy istnieje wtedy prawdziwa wolna wola? Czy istnieje wtedy wolność? I otóż warunkiem istnienia wolności, o którą się upominacie, jest również możliwość wyboru ścieżki postępowania. To oczywiście nie oznacza, że złej nie można zakazywać, nie można zwalczać, jednak oczekiwanie od Boga, aby się wylegitymizował, aby się uwiarygodnił, likwidując zło, jest niemożliwe bez likwidowania wolności. Tej wolności, o której tyle mówicie. Zresztą osobną sprawą dzisiaj jest, proszę państwa, to, jak w ogóle ten dzisiaj nowoczesny Europejczyk definiuje zło. Słyszę, że każdy ma swoje dobro, tak? Każdy niech sobie robi według tego słynnego, prawda, rób ta, co chce ta. Czyli jeżeli trudno bezwzględnie stwierdzić, zero-jedynkowo, czym jest dobro, no bo każdy ma swoje dobro, prawda, jak powiadają, to znaczy również, że nie da się jednoznacznie określić definicji zła. Wobec czego granica tolerancji dla zła, a czasem i afirmacji zła, się poszerza. Niebezpiecznie się poszerza każdego roku. I tu przechodzimy do sensu cierpienia. Otóż takie, prawda, słyszałem na tych ulicach, tam u nas, kiedy się to wszystko również w Polsce rozlewało, bo w Europie to jest jakby charakterystyczne już niestety, prawda, jest taką częścią
życia cywilizacji, ale prawda, na przykład taki argument ostateczny, dlaczego Bóg, skoro istnieje, nie objawił się na przykład w Auschwitz i nie zlikwidował cierpienia, pyta rozwścieczony tłum, prawda? I tu dam na chwilę pauzę i przejdę do takiego żartu Stefana Evansa, który zapytał otwarcie swoich studentów, prawda? Takie, wyobraźcie sobie, że jesteście w zamkniętym salonie i w waszym zamkniętym salonie siedzicie razem z ogromnym gorylem, prawda? I nagle się okazuje, że ten goryl żąda, chce jeść. No i powstaje pytanie, co mu podacie? Odpowiedź brzmi, wszystko co zechce. No i teraz, jest pytanie, to gdzie jest w takim razie twoja wolność? I wyobraźcie sobie dzisiaj, że obok was stałby cały czas wszechmocny, wszechwiedzący Bóg, który pilnuje wszystkiego. Jaki jest teraz status twojej wolności, o którą przecież tak chcesz się bić na ulicach? Jaki jest sens twoich starań, rozwijania się, nauki? I tu pozwólcie państwo, że powrócę do tej pauzy i powrócę do Auschwitz, do 29 lipca 1941 roku, kiedy kierownik obozu wybiera na śmierć losową ze względu na to, że jeden z więźniów uciekł z tego obozu, Franciszka Gajowniczka. I słysząc jego krzyk, że ma rodzinę, ma dzieci, na ochotnika zgłasza się Maksymilian Kolbe, ojciec Maksymilian Kolbe, że chciałby ponieść tą śmierć za niego. I najstraszliwszą zresztą śmierć, śmierć głodową. I w tym konkretnym miejscu i w tym konkretnym czasie, w 1941 roku, wydaje się, że zło uzbrojone po zęby wtedy zwycięża. A to cierpienie nie ma żadnego sensu. Żadnego sensu. Jednak, proszę państwa, mamy dzisiaj rok 2022. I trzeba sobie zadać pytanie, kto jest zwycięzcą? Czy Hitler i jego ludzie? Czy Maksymilian Kolbe? I gdyby na chwilę się nad tym zastanowić, czy byliśmy świadkami triumfu sadystycznego i okropnego zła, czy może jednak przekroczenia granic ludzkiego cierpienia, aby udowodnić, do czego naprawdę zdolny jest człowiek w imię miłości. Surowy Bóg nie poświęciłby dobra duszy dla zachowania komfortu ludzkiego ciała. To z Paula Mosera. Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg dał nam wolną wolę? Ponieważ stworzył człowieka na swoje podobieństwo, to jest osoby, która ma niezbywalną godność, a nie można mieć tej godności bez wolności. I ktoś powie, że przecież mógł Bóg przerwać w każdej chwili to cierpienie. Jednak gdyby to zrobił, musiałby zniszczyć wolną wolę, czyli tą wolność, o którą się upominacie. I mógłby dzisiaj pewnie odpowiedzieć malkontentom, stanąć tutaj i odpowiedzieć, no ale przecież czego wy ode mnie chcecie? Przecież Niemcy, korzystając z wolnej woli, którą im dałem, sami tak zadecydowali. Dawałem im wiele znaków, ale nie mogłem im odebrać wolności. I wracamy tutaj, proszę państwa, do polityki błyskawic. Bo słyszeliśmy niedawno, nie chcemy Boga i Kościoła, chcemy wolności. Nie chcemy Boga, chcemy nowoczesności. I chcę państwu powiedzieć, że z tej rady właśnie skorzystały Niemcy w latach 30. XX wieku. Jako jedno z najbardziej nowoczesnych państw, pod koniec już 30 lat XX wieku, z nowoczesnym przemysłem, technologicznie świetnie rozwiniętym, skorzystali ze swojej wolności. Wyrzucili Boga i sami postawili się na jego miejsce. I co mieli? Mieli wszystko. Nowoczesność, wolność, demokrację, która wyniosła, można by powiedzieć nawet przewrotnie, praworządność, prawda? Która wyniosła Hitlera do władzy, ale nie mieli Boga. A skoro nie mieli Boga, nie mieli tego kompasu, to doszli do wniosku, że mogą sobie zdecydować, że nawet dzieci będą palić w piecach. Demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. To nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Bo nam dzisiaj mówią, proszę państwa, często taki stawiają znak równości, prawda, pomiędzy demokracją liberalną a końcem historii. Że to jest taki ustrój, to co myśmy stworzyli, że to jest koniec historii, to jest najlepsze, co można byłoby sobie wyobrazić. No bo skoro Boga można wyrzucić do kosza, to jedynym sposobem ustalania zasad, również tych moralnych, prawda, bo to dzisiaj nawet jakaś Gazeta Wyborcza jakby napisała, że tam, prawda, moralność to w ogóle jakiś atawizm, jakieś w ogóle coś śmiesznego, w ogóle, że już takiego nie ma, gdzieś tam jakieś badania naukowe przeprowadzili, prawda, ale generalnie skoro Boga można wrzucić do kosza, to jedynym sposobem ustalania zasad jest ta decyzja większości.
Więc rozumiem, że można przegłosować wszystko, prawda? Można przegłosować, że jakiś naród jest gorszy i do pieca, prawda? Albo można uznać decyzją większości, że nie robimy nic, aby ratować mordowanych i gwałconych Ukraińców, bo może nam nie starczyć na nowego iPhone'a albo na nowe Audi, prawda? Można uznać, większość tak zdecydowała. Tylko tak się kończy pozbawienie demokracji uniwersalnych wartości, jeżeli ma decydować tylko większość krzyczącego tłumu. Bo jak ma decydować tylko większość krzyczącego tłumu, bez tych uniwersalnych zasad, do których możemy się odwołać, no to co? Uwolnić Barabasza. Uwolnić Barabasza. Dlatego demokracja, proszę Państwa, i Europa tak bardzo potrzebują chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa prawdziwego. To chcę podkreślić. Prawdziwego. Takiego prawdziwego, jakiego zawsze broniła Polska. Mówię prawdziwego, dlatego że jak Państwo widzicie, dzisiaj Putin i Cyryl również chowają się za tymi wartościami. Ale hierarchowie ukraińscy zaczęli używać pojęcia, żeby się bronić przed tymi wszystkimi komunikatami, które idą od cerkwi Cyryla, zaczęli używać pojęcia wojny sprawiedliwej, obrony sprawiedliwej. I tak sobie człowiek myśli, prawda, skąd my to znamy? Prawda? Skąd my to znamy? I tak się składa, że akurat w XV wieku zderzyły się dwie wizje chrześcijaństwa. Jedna wizja polska, a druga wizja germańska. I no jedna wizja, ta germańska, jak Państwo bardzo dobrze wiecie, chciała szerzyć chrześcijaństwo mieczem, gwałtem i wojną, a druga, zwyczajowo ta polska, przekonywaniem. I apogeum tego sporu miało miejsce tam w 1414, od 1414 do 1418 na Soborze w Konstancji, gdzie oczywiście cały oświecony kwiat zachodu, można powiedzieć tam ówczesnego rycerstwa, prawda, stał za zakonem krzyżackim, twierdząc, że tak można tak robić, to znaczy można nawracać ludzi mieczem, gwałtem i śmiercią. A tylko Polska używała argumentu, że nie wolno nikogo nawracać siłą. Nie wolno tego robić. Tak wypracowano właśnie koncepcję obrony sprawiedliwej. To już wtedy Polska wiedziała, w którym miejscu i gdzie powinniśmy stać. I proszę Państwa, i trzeba sobie zadać tutaj pytanie, dlaczego Polacy mieli tak mocno w swoim kodzie kulturowym w tym XV wieku już zakodowaną obronę takiego właśnie chrześcijaństwa. Bo tak jak mówię, różne osoby mogą się chować pod pięknymi hasłami, pod naszą religią. I tu dochodzimy, proszę Państwa, do tematu dzisiejszej konferencji, to znaczy do chrztu Polski. Jak Państwo pamiętacie, Czesi i plemiona germańskie miały swoją długą historię przed chrześcijaństwem, szczególnie Germanii. Ale Polska była wyjątkowym przypadkiem. Mianowicie to chrzest stworzył Polskę. Nie ma Polski bez chrztu. To od chrztu się tutaj wszystko zaczęło. I dlaczego Polska powstała w ogóle? Prawda? Jednym z ważnych powodów było to, że Słowianie w tym czasie, na tym terenie byli najeżdżani przez kulturę, przez przedstawicieli kultury arabskiej, którzy ich porywali dla niewolników, prawda, i wykorzystywali w bardzo podłych i okrutnych celach. Między innymi w tych czasach, prawda, tymi rękami Słowian, między innymi zbudowano Kair, prawda, ten wtedy. Pan profesor Andrzej Nowak w swoich książkach przypomina na przykład, że dzisiejsze tereny, znaczy tereny, które były terenami NRD, czyli tych wschodnich Niemiec już w czasach po II wojnie światowej, one kiedyś niemalże w większości były zamieszkiwane przez rodowych Słowian i wszyscy zostali po prostu wywiezieni do tych robót różnych. I jednym z ważnych powodów było to, że Polacy chcieli się bronić przed najazdami tych Arabów, ale nie tylko. No chwilę jeszcze, pierwsza wzmianka w ogóle o państwie tym, o księciu Polan, znajduje się w niemieckiej kronice podczas starcia jednego z saskich książąt z, właśnie z
z obywatelami, którzy zamieszkiwali te tereny polskimi, księcia Mieszka. I to jest, proszę Państwa, jakby istotne, moim zdaniem to jest w ogóle też istotny punkt widzenia, na który warto zwrócić uwagę, dlatego że no były takie czasy, że teoretycznie na tych terenach mogli się zorganizować jacyś ówcześni oligarchowie, prawda, i zacząć zarabiać na tym procederze, jak zarabiało wtedy większość społeczeństw, prawda, i sami wywozić, pozwalać, sprzedawać, prawda, niewolników dla tej kultury arabskiej i dla innych osób. Jednak oni od samego początku, byliśmy zdecydowani od samego początku, że Chrystus uczył, że każdy człowiek ma swoją godność, dlatego też akurat tutaj w Polsce było, proszę Państwa, prawie zawsze więcej wolności, to jest polska historia, prawie zawsze było więcej wolności, choć nie było idealnie, to też trzeba powiedzieć, ale prawie zawsze było więcej wolności niż wszędzie na świecie. To był nasz świadomy wybór, który był konsekwencją przyjęcia chrztu. Od samego początku Polska chciała się zorganizować, przyjąć chrzest i konsekwentnie bronić tego dziedzictwa. I proszę Państwa, zobowiązanie do bycia depozytariuszem tego dziedzictwa zawsze niosło Polskę i Polaków. Stąd właśnie w Polsce było najwięcej wolności religijnej, zresztą taką charakterystyczną pieczątką w postaci Konfederacji Warszawskiej wpisanej na listę pamięci UNESCO jako wybitne osiągnięcie w tych czasach w zakresie wolności religijnej. Czy potem można było powiedzieć Unia Lubelska, gdzie poszerzanie granic państwa odbyło się nie tak jak wszędzie w tych czasach na świecie poprzez podbój, ale poprzez porozumienie i podzielenie się wolnością i kompetencjami. To kolejny polski wynalazek. I tu znów trzeba wrócić do Jana Pawła II, naszego świętego, który promował hasło od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, wskazując na to, że to Polska kładła podwaliny pod to, co potem, pod sojusz, który powstał potem w Europie, nazywany dzisiaj Unią Europejską. No ale proszę Państwa, Polska jednak chrześcijaństwa i wolności zdarzało się tak, że jak na początku musiała bronić się przed najazdem, przed różnymi najazdami, no to przychodził taki czas, że musiała się bronić również później przed najazdami barbarzyńców i kultury arabskiej i brała na siebie odpowiedzialność za obronę całej Europy. No i dzisiaj trzeba byłoby sobie zadać pytanie w tym kontekście, czy Europa dzisiaj wyglądałaby tak samo, gdyby nie Chocim, gdyby nie Wiedeń, gdyby nie Bitwa Warszawska, Enigma, Solidarność, której podwaliny zbudowały śluby jasnogórskie, prawda, te duchowe podwaliny, które doprowadziły nas do tego, do obrony znów wolności w Europie. No tak, to Polska, to nasza Polska, ciągle ukonstytuowana i silna chrztem, zmieniała losy świata. Wygrywaliśmy dla Europy wolność wielokrotnie. I ilu próbowało ją zniszczyć? Nie daliśmy się, proszę Państwa, nawet wtedy, kiedy Polski nie było na mapie. Ja Państwu pozwolę sobie przeczytać, pokazując, jak silne były te podwaliny duchowe, które rozpoczęły się od chrztu Polski już jeszcze w XIX wieku, jak one silnie były rozwijane na tych terenach, jak silnie Polska tym żyła. Pozwolę sobie Państwu przeczytać taką, ostatnio trafiłem na książkę Jadwigi Zamoyskiej, która pisała ją w czasach, kiedy Polski nie było na mapie na początku XIX wieku, i taki fragment. Prawda, że w obecnej chwili cały nasz naród pozbawiony jest własnego rządu, wojska, sądownictwa, własnych szkół. Na każdym kroku życie nasze religijne i narodowe krępowane jest i tłumione. Są jednak spuścizny przeszłości, których ręce zaborców dosięgnąć nie mogą i które, gdybyśmy je sami szanowali jako nasze narodowe świętości, zostałyby w łonie narodu tym zarodkiem, z którego z czasem samoistność wyrodzić by się mogła. Byłaby tą miarką kwasu, o której mówi Ewangelia, że ją przechowuje dobra gospodyni, ażeby nią cały roszczyn zakwasić. I byłaby tym żarem, co pod popiołem nie gaśnie, o którym Ojciec Święty powiedział: zachowajcie go wiernie, a jak wybije godzina Bogu wiadoma, to z niego płomień odrodzenia wybuchnie.
To było na początku, proszę Państwa, XIX wieku i było symbolem myślenia wtedy, wydawało się w całkiem beznadziejnej sytuacji, prawda? Była dowodem na to, jak myślały wtedy polskie elity. Jak silne była ta, jak silne było to, to dziedzictwo, o którym dzisiaj rozmawiamy i które rozpoczęło się w 1966 roku. A dlaczego się nie daliśmy? I tu pozwolicie Państwo jeszcze jeden cytat, bo Polska jest jak ten stary dąb, który urósł tak, że wiatr go żaden nie obali, bo korzeniem jego jest Chrystus. A to Piotr Skarga z kolei. I chcę Państwu powiedzieć, że tak strasznie było mi wstyd, kiedy wiedząc, jak wielkie dziedzictwo europejskie i światowe niesie Polska, jak tak bardzo było mi wstyd, kiedy przychodził pijany szef Komisji Europejskiej z Luksemburga wytykać coś tam Polakom, a polski premier zakładał mu marynarkę. Jak polska klasa polityczna, reprezentująca tak wspaniałe europejskie dziedzictwo, daje sobą pomiatać, daje się upokarzać, daje się pouczać o demokracji i wolności państwom, które nigdy jej nie widziały, kiedy w Polsce wybierano samorządy i samodzielnie Polacy wybrali sobie króla. I dziś, kiedy trwa dyskusja o nowej konstytucji dla Europy, oczywiście ponad głowami Polski, to taka duża część polskiej klasy politycznej nie ma nawet odwagi, żeby wstać i głośno powiedzieć, rozmawiacie o nowej konstytucji dla Europy, a to Polska stworzyła pierwszą konstytucję dla Europy. Ja tak sobie myślę, że jak ogląda to z góry Bolesław Chrobry, któremu Niemcy proponowały, jak w tym, jak powieści Parnickiego, srebrne orły, prawda? Czyli symbol władzy numer dwa w Europie, jeżeli militarnie pójdziesz z nami na Rzym. Prawda? Ale on powiedział mi, my nie będziemy numerem dwa, my jesteśmy wam równi, nigdy pod wami. Prawda? Jak on to widzi, to myślę, że przewraca się w grobie. I tyle wieków minęło, proszę Państwa, ale dylematy ciągle te same. Znaczy, Bóg stoi przy każdym narodzie i chce mu podać rękę, ale większość, korzystając z wolnej woli, go odrzuca, ośmiesza, wyszydza, a jeszcze pełni nienawiści próbuje go zakazać tym, którzy chcą mu podać rękę, prawda? W imię wolności oczywiście, a jakby było inaczej. I najlepszym przykładem niech będzie, proszę Państwa, to proces karny, który wytoczono poseł z Finlandii, były minister tego kraju, która za co? Za to, że cytowała Biblię. Pozwoliła sobie w parlamencie czy publicznie zacytować Biblię i grozi jej kilka lat więzienia. Tak samo jest w Unii Europejskiej, gdzie zakazuje się symboli chrześcijańskich, zakazuje się mówienia prawdy. Polecam zresztą sprawę, pewnie dla Państwa znaną, ale dla tych, którzy nie znają, polecam, aby się z nią zapoznać, księdza profesora Dariusza Oko, który ma proces w Niemczech, również za mówienie prawdy. No tak, taki, w takich czasach znów żyjemy, że prawda nie jest tym, co jest koniecznie dobrze widziane. Co więcej, żyjemy w czasach, gdzie nowe monopole medialne reglamentują dostęp do wolności ze względu na poglądy polityczne. Bo proszę Państwa, bo jak to jest, że na przykład blokowany jest dostęp do korzystania z tej infrastruktury technicznej, najważniejszej dzisiaj, która pozwala nam się komunikować, byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych czy wielu zwykłym ośrodkom konserwatywnym, nie widzą takiego problemu liderzy tych, czy szefowie tych wielkich platform, na przykład, żeby zablokować konto przedstawicielom Talibanu albo Putina i jego reprezentantom. Konserwatyści to tak, to będziemy walczyć, prawda? Ale Rosja, Putina już, proszę bardzo, niech się komunikuje ze światem, ona już nie łamie praworządności. I zresztą to tak jest, że pokazywanie wiary staje się podstawą do szykan i wykluczenia z możliwości o staranie się wysokie funkcje w Unii Europejskiej. To tutaj historia tego jest niestety bardzo długa, od słynnej historii kandydata na komisarza z Włoch po dzień dzisiejszy, cały czas my tego doświadczamy. To znaczy ktoś, kto pokazuje się ze swoją wiarą, jest traktowany po prostu gorzej. Nie ma prawa dostępu do najważniejszych funkcji w Unii Europejskiej.
Można było nawet, ktoś wstał i zażartował w Parlamencie Europejskim, chociaż to gorzki żart, że gdyby sam Schuman przyszedł w tej chwili i chciał się ubiegać o jakąś funkcję w Unii Europejskiej, to ze względu na swoje poglądy i na to, że był człowiekiem religijnym, nie miałby żadnych szans, żeby objąć jakąkolwiek funkcję w Parlamencie Europejskim. Tak jesteśmy szykanowani my, tak są szykanowani Węgrzy, prawda, mimo że prawo europejskie wskazuje na to, że funkcje w Parlamencie Europejskim trzeba dzielić proporcjonalnie wobec tego, jaki mandat się reprezentuje. A tak się składa, że my akurat reprezentujemy duży mandat europejski, wysoki mandat europejski, można by było powiedzieć. Mamy dużą legitymację, no to oni nawet to potrafią łamać. Potrafią łamać zasady Donta, które są czystą matematyką, prawda? Wylicza się, kto ile, prawda, komu ile się należy ze względu na to, ilu ma posłów. To również to, te zasady potrafią łamać, dlatego że im przeszkadza ta konserwatywna, prawda, Polska, że tam ciągle. I to jest ta wolność, prawda? To jest ta wolność, która potem jest przekładana, tak oni rozumieją tą wolność, która potem jest w imieniu my chcemy Unii, bo chcemy więcej wolności, czy chcemy tak jak oni, bo chcemy więcej wolności. To tak wygląda właśnie ta wolność, prawda? To jest mniej więcej tak samo, jak komuniści chcieli dbać o godność człowieka i o równość. To jak to wyglądało, to też bardzo dobrze pamiętamy, prawda? 81 rok i inne tego można było wymieniać, 56 i tak dalej. No proszę Państwa, w ramach tego w ogóle promowane są koncepcje tam 256 płci, chociaż nie dam Państwu gwarancji tego, że jak od czasu, kiedy kilka dni temu wyjechałem z Brukseli i przyjechałem tutaj, to do dnia dzisiejszego nie urosło im już z 256 do 300 na przykład. To takiej gwarancji Państwu dać nie mogę. No ale w każdym razie jakieś utopijne teorie, absurdy, znaczy zdrowy rozsądek wręcz staje się często obciążeniem. Uchwalane prawo, nawet pozwolono na to, żeby uchwalić prawo do zabijania seniorów w formie eutanazji, nawet bez ich zgody, kiedy zagrożona jest wygoda czyjegoś życia. I moim zdaniem jest to tylko naturalną konsekwencją tego, że wcześniej w wielu dokumentach europejskich znajdujecie Państwo wezwanie do tego, do ochrony, jak to mówię, praw reprodukcyjnych, prawda, które według nich polegają dzisiaj na tym, że można dokonać aborcji nawet do 9 miesiąca ciąży, prawda, kiedy dziecko jest już zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. I dla mnie to było naturalną konsekwencją tylko rozszerzanie prawa do eutanazji. I takie życie może być odebrane w świetle prawa, jeśli matka wskaże jakieś nowe niedogodności związane z wychowaniem dziecka. Jednak co innego by było, gdyby chodziło na przykład, nie wiem, o jakąś żabę, która zagraża, nie wiem, przejściu na autostradzie albo tam, czy owada jakiegoś, to by było całkowicie co innego. Natomiast dziecko i prawa reprodukcyjne to jest już fundament nowej wolności. W Europie generalnie ma być świat ludzi ładnych, zdrowych, sprawiających sobie coraz więcej różnej przyjemności. I skoro nie ma znaczenia przeszłość i przyszłość, to tylko naturalną konsekwencją jest to, że dzieciom nie chce się już dzisiaj przyjechać, i to był artykuł, możecie Państwo na ten temat znaleźć, dzieci nie chce się nawet im przyjechać na pogrzeb mamy, prawda? A żeby, bo jest tam gdzieś indziej, prawda? A jak jest starsza, to zapłaci się za opiekę i sprawa jest załatwiona. No bo skoro my rozumiemy świat nie tak, jak pokazywał nam Jezus Chrystus, tak jak uczy nas moralność chrześcijańska, jak uczy nas nasza religia, że życie nie kończy się tutaj, prawda, że musicie pamiętać o tym, co było w przeszłości i pamiętać o tym, co będzie później. Jeżeli taka konstrukcja jest odrzucana, no to naturalną konsekwencją jest to, że ważne jest tylko to, co tu i teraz i tylko moja przyjemność. Tylko oczywiście brakuje wtedy refleksji takiej, prawda? No ale co się stanie, jeżeli ja taki, prawda, ładny, sprawiający sobie przyjemność, bogaty, świetnie, prawda, żyjący, Brukselczyk, Europejczyk, prawda? A co jeżeli ja nagle zachoruję, jeżeli coś mi się nastanie, prawda? A co będzie? No bo to jest tak, że póki co, chociaż są te wszystkie, jak Państwo wiecie, prace nad tam transhumanizmem i wszystkimi tego konsekwencjami, no ale co, i prawda, jak ja sam będę starszy?
to co wtedy, prawda? I zacznę być nieudolny, to co? To wtedy moje dzieci potraktują mnie tak, jak ja dzisiaj pozwalam na to, milcząc, widząc to uchwalane zło, że no jeżeli ty staniesz się dla mnie za dużym obciążeniem, to ja ciebie mogę tak samo, prawda? No eutanazja, no bo przecież no, muszę się z tobą codziennie zajmować, nie masz już takich zdolności jak kiedyś, prawda? No to jest dla mnie obciążenie, ja chcę tym nowym Audi, ja chcę tym, prawda, w iPhone'em, co mnie tam jakieś, prawda? No Ukraina jest daleko, prawda? Ja tutaj jutro mam imprezę. To to jest naturalne odrzucenie tego moralności, prawda? Tej, która pochodzi właśnie z nauki Jezusa Chrystusa, w konsekwencji będzie do tego prowadziło. I w konsekwencji będzie prowadziło do tego, że jak dzisiaj ktoś mówi, że jakby, a co mnie to tam interesuje, ja chcę tylko przyjemności i tak dalej, to w konsekwencji i bardzo szybko stracisz radość z tego życia, której tak bardzo pragniesz, jako rzeczy najważniejszej. To będzie konsekwencja tego, twoich właśnie wyborów i zgody na to, jaki świat dzisiaj, na jaki świat dzisiaj akceptujesz. I proszę Państwa, i to jest tak, że bardzo łatwo uważam, że jeżeli to tak będzie wyglądało, no to oczywiście bardzo łatwo zatrze się relacja i w ogóle zdolność rozpoznawania tego, co jest dobrem, a co jest złem. Tak krótkowzroczność łączona z przekonaniem o własnej nieomylności stała się dzisiaj charakterystyczną cechą wielu liberalno-lewicowych elit. To jest ta utopia. Tylko jak to jest z utopią, że proszę Państwa, że żeby utrzymać utopię, i to my znamy bardzo dobrze, Polacy właśnie bardzo dobrze znają z czasów komunizmu, żeby utrzymać utopię, no bo człowiek naturalnie, tak w wierszu Herberta, prawda, no idzie do źródeł, prawda, no to jest naturalne. Żeby utrzymać utopię, to co potrzeba? To potrzeba coraz to nowsze formy represji. No i tak to się dzieje, prawda? Znaczy możemy obserwować, jak ktoś chce, to znajdzie pełno dowodów na wyrzucanie z uczelni wyższych i ludzi inaczej myślących. Kiedyś to była przestrzeń, gdzie rzeczą naturalną była jakby walka na argumenty, wymiana poglądów, myśli i tak dalej, a dzisiaj po prostu no, myślisz inaczej, to won. Zakaz dostępu do środków publicznych, jeśli nie będzie tam LGBTQI, prawda, gdzieś tam w twojej firmie, to zakaz dostępu do środków publicznych to już jest niestety praktyka europejska. Pamiętacie, w Warszawie też próbowano to wprowadzić, tej tak zwanej deklaracji warszawskiej, notabene. Mniejsze szanse na sukces mają filmy, które nie mają lewackich urojeń. Mówi się, prawda, tyle o prawach kobiet, a niszczy się kobiecy sport, pozwalając na to, aby mężczyźni mogli startować w tych zawodach i kobieta, która całe życie poświęciła temu, żeby móc zdobyć olimpijski medal, w jakiejś dziedzinie nie ma dzisiaj szans przez te wszystkie, nie ma dzisiaj szans ze względów obiektywnych oczywiście, dlatego że musi rywalizować z mężczyzną. I dzisiaj wiele mamy przykładów na to po prostu szaleństwo, prawda? I siłą rzeczy dochodzimy tutaj do Polski, której, jeżeli by tak poczytać te wszystkie dokumenty europejskie, to ma się wrażenie, że Polsce to tak naprawdę już nie wiadomo, czy jeszcze coś wolno, czy Polska coś samodzielnie może, prawda? No bo jeżeli nie, to sankcje, prawda? Jeżeli Polska będzie broniła swojej religii, swojej wolności, tak jak my rozumiemy tą wolność, to właśnie prawdziwą wolność na uczelniach i tak dalej, tak jak my rozumiemy prawo do wolności religijnej, która daje nam pewne nakazy, ona nie jest tak, że to nie jest tylko jakby słowo, to są pewne zobowiązania, prawda? To mówi nam się, okej, to my wam narzucimy prawem europejskim, jak powinna wyglądać rodzina, jaka powinna być definicja rodziny, prawda? I jest już procedowany taki dokument, żeby narzucić prawem europejskim. Nie zgodzicie się, finansowe kary będziecie po prostu płacić, prawda? Chcecie zrobić to po swojemu, po polskiemu, ale jak nam się to nie podoba, będziecie płacić. Sankcje za to. I proszę Państwa, i na takiej zasadzie, i najśmieszniejsze jest to, chcę Państwu powiedzieć, że to wszystko zrobione w imię wolności, której zacząłem, prawda? Wolność. Mimo wszystkie w Europie, w Unii to musi być wolność, nie tak jak u Was w Polsce ten zamordyzm mówią, prawda? Czy tam to średniowiecze, prawda, w Polsce. Nie, to jest w imię, trzeba ograniczyć wolność w imię wolności. To jest ta dzisiejsza naturalna konsekwencja tego, co oni robią. No i posłużę się kolejnym cytatem, który uważam, że jakby tu idealnie pasuje do tego, co dzieje się właśnie w obszarach, o których pytał mnie pan prowadzący, miałem mówić. Jeżeli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą usłyszeć. A to już Orwell. Orwell, który, prawda, można było powiedzieć, jego powieści stają się tak profetyczne. Niestety.
I proszę Państwa, i ta polityka odrzucenia chrześcijaństwa na rzecz jakiejś nowej wersji utopijnego marksizmu ma swoje konsekwencje. Coraz więcej ludzi ma znów problemy, aby po prostu rozróżnić dobro od zła. Skoro jak uczą najpopularniejsi filozofowie, każdy ma swoje dobro, zapanowała dyktatura relatywizmu, przed którą przestrzegał Benedykt XVI. I co teraz słychać? A po co pomagać biednym dzieciom na Ukrainie? Drożej zapłacimy za gaz. Mniej będzie na sojowe latte. Przetrzymamy im hełmy, to może szybciej przegrają i znów będziemy robili z nimi biznesy, prawda? Zresztą polecam dzisiaj list niemieckich intelektualistów, bardzo na czasie w tej sprawie, proszę Państwa. I trzeba, prawda, zadać sobie pytanie, i kto na tle tych wybuchów wulkanu zła i obojętności się wyróżnia? Znów nasza Polska, która była wierna swojej drodze i stoi tam, gdzie zawsze stała, bo ma decyzję, mieszka we krwi. I kto broni dziś wolności, pytam. Czy Europejczycy z Unii Europejskiej, którzy sprzedają broń, sprzedawali broń Putinowi i finansują mu wojnę? Czy Polacy, którzy stoją tam, gdzie zawsze stali, tam, gdzie Chrystus, czyli na straży wolności? Więc tak sobie myślę, że jeśli idziecie z błyskawicami, krzycząc, że chcecie wolności, to tak naprawdę chcecie Polski i chcecie Boga. Bo On wam daje wolność, ale pokazuje wam, jak przepracować tą wolność, aby to była wolność do pójścia dobrą drogą, a nie wolność do czynienia zła. Jeżeli myślicie, że mając 19 lat, coś tam wykrzyczycie na ulicy i wiecie już wszystko, a ten dorobek cywilizacyjny Europy można sobie o tak wywalić do kosza, to już jesteście zgubieni. Ale Polskość ze swoim dziedzictwem chrześcijańskim jest zawsze za rogiem, aby podać wam rękę. Tak jak dziś Polacy, mimo trudnej historii, podają rękę Ukraińcom. Właśnie dlatego, że reprezentują i zawsze reprezentowali od 1966 roku prawdziwą Europę. Dziękuję bardzo.